Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj nagrody za 15-0, dlatego stawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaki wy wbiliście bilans, moi drodzy. Startujemy! No to patrzymy, proszę państwa, co tutaj się podzieje. A dzieje się prawa obrona i Włochy. Ikona! Let's go! To musi być ten wszechstronny, znakomity, piękniutki, kochaniutki Gianluca Zambrotta. On, to nawet bym powiedział, 700 tysięcy końców, jak dobrze kojarzę. Zaraz będziemy mieli, słuchajcie, potwierdzenie, że on kosztuje 700 koła. Uwaga! To jest pecet jak coś. 1,5 miliona. Ej, co jest grane? Moi drodzy, zaczynamy od paczki za 250 tysięcy. Tutaj spokojnie jest hero, już wiem o tym, jest gwarantowany. Będzie bez faila, ale mamy SPO i Holandię. Jest szansa, była szansa na Wesleya Snydera, będzie Dirk Out, ale spokojnie, bo już widzieliśmy różne historie z taką paką za 250 tysięcy. Jest karta eventowa Alex Baenia, ale w środku mógłby być chyba Kylian nawet. Ale nie tym razem, nie tym razem. Informy, to ciężko chyba walkout show, nie? Że to będzie. Fernando Turris. Nie, to będzie nieco gorsza ikona, bo to będzie Argentyna i to będzie, słuchajcie, nie kto inny jak Juan Sebastian. Veron na duplikacie! O mój Boże! O mój Boże! A my zobaczmy, mamy problemy techniczne, troszkę laguje, ale może będzie potężna ikona. Este Francja? Czy to będzie piczą? Wydaje mi się, że to będzie piczą. To będzie pani piczą. I ta piczą ma 4x4. Jej wartość chyba oscylowała w granicach 400-500 tysięcy. Zaraz potwierdzimy, ile piczą jest warty. Piczą, tak, tak, między 400-500. Okej. No i moi drodzy, przechodzimy do kolejnej paczki z ikoną i patrzymy, jaki kraj jesteś o. Oj, Hiszpania. Oto może być Hierro albo Puyol. Nie wiem, czy Puyol nie ma jakiegoś 89, no właśnie. Fernando Hierro. Powiem tak, jeżeli damy mu cień, jesteśmy w stanie jeszcze pociągnąć tym Hierro. Natomiast to nie jest traf z cyklu spektakularny. Partnerem dzisiejszego odcinka jest fcoins.gg, strona, gdzie możesz kupić oraz sprzedać coinsy na każdej platformie. Możesz wpisać kwotę lub przesunąć suwakiem, a dodatkowo kod United daje Ci 10% więcej do zakupionych coinsów. Na stronie jest giveaway, gdzie za każde zakupione 50 tysięcy coinsów zgarniasz jeden ticket, za 100 tysięcy dwa tikety i tak w nieskończoność. Wszystkie dane są bezpieczne, a metoda transferu monet jest szybka i realizowana najbezpieczniejszą metodą. W razie pytań możecie skorzystać z live czatu, prawy dolny róg. Moi drodzy, nagrody za 15-0, 10 razy 8. 84 plus i pierwsza paczka przynosi nam SO Portugalia. To musi być na pewno Ruben Dias. Teraz pytanie, ile to będzie walkoutu, bo wiemy jedno, Ruben Dias jest na podwójnym walkoucie wraz z Sommerem, a więc Ruben Dias wraz z Sommerem na podwójnym walkoucie. No i teraz zerknijmy, kto oprócz tej dwójki jeszcze jest inform, jeszcze są walkouty. Ej, co jest grane? No to teraz wymienna paka 10x85 plus i będzie wymienna nowa karta eventowa. Matko, jedyna, te nagrody za 15-0 z cyklu są chore. Niesamowite są te paki. No i w końcu też pierwszy raz w ogóle w tej edycji mamy przyjemność otwierać. No i teraz pytanie, czy coś ciekawego poleci? Ojojoj! Co jest? 9 walkoutów w jednej paczce! Ja pierdziule! Tutaj jest i Grimaldo, i Openda na informie. Ile oni warci są? Openda około 50. Grimaldo też 60 koła. Ale 9 walkoutów w jednej paczce. Mamy, słuchajcie, rekord tej edycji. No bo czegoś takiego nie widziałem. Jak widzieliście, tam też paka z ikoną już czeka. Bo za 15-0 jest ikona i bez żadnych ograniczeń. Tam może być wszystko. Kolejna paczka i kolejna karta. Eventowa. Tak sobie mówię. Czy to może być Salah w nowej drużynie? Otóż nie, to będzie ten Marmusz. Jest też Schmidt. Co? 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 Jakie on ma staty? Dopiero teraz zobaczyłem. 94-85. Jakie on ma gwiazdki? Czy możemy zobaczyć? Bo powiem wam, że prawie 300 tysięcy ten Marmusz. O kurde, 4x3, okej. Okay. On nawet... O, złote power shoty. Ale wam powiem, że jej idzie w Bundesligę. Zwróćcie uwagę. Musiala w SBC.
Do tego teraz ten Marmusz, super grywalna karta, jeżeli chodzi o napastnika, to pokazuje właśnie, że tak jak EA promowało Serie A, tak teraz EA idzie w kierunku Bundesligi. Więc myślę, że tutaj będziemy tak etapami przechodzić do różnych lig. No i zobaczymy, co tutaj EA wykmini jeszcze, bo wszystko wskazuje na to, że na tym się nie zatrzymamy. Paka z trzema ifami, no trzeba sobie zadać pytanie, czy może nie lepiej zostawić sobie, bo kurczę, Openda to jest najlepsza karta, a ten Openda jest warty, słuchajcie, ile Openda jest warty? No, z 40 koła, nie? Więc tutaj bez historii. Kolejna paka za 15-0, konsekwentnie próbujemy ten walkout trafić, ale nie da rady. Za 15-0 ciężka misja, ciężka misja. Okej, o Boże, 8-1, 8-0, 8-1. Nie wiem, czy nie warto zatrzymać tutaj formę, bo wkrótce mogą pójść do góry. Także, moi drodzy, zostały nam tak naprawdę dwie paczki. Dwa razy 89+, i paka z ikoną, tutaj jeszcze taka na rozgrzewkę, paczka z trzema piłkarzami, jest tutaj Wilson, no i teraz żarty na bok, widzowie, no bo to są te dwie najważniejsze i najlepsze paczki za 15-0, paczka 2 razy 89+, a w niej nie ma karty specjalnej, ale jest napastnik, jest Anglia. Wilson troszkę zaspoilerował, okej, czyli będzie Harry Kane. Harry Kane ma 90 overa, to troszkę wyklucza nam Haalanda, Mbappe i druga karta Odegaard. O mój Boże, 2 razy 89+ i mamy Odegaarda i Kane'a. Mogło być lepiej, a teraz paczka z ikoną. Tutaj, moi drodzy, przede wszystkim najważniejsza informacja, może być Brazylia. Może być Brazylia, ale czy będzie? Jest SP, są Niemcy, a gdyby Lothar Matthäus, to jest możliwe. To jest możliwe, bo tutaj są te wyższe overale, oby nie Bastian i jesteśmy w domu. I niestety, tym razem 15-0 nie przyniosło nam spektakularnego trafu, ale ten Bastian swoją drogą 600 tysięcy. Natomiast i tak będziemy pamiętać, jeżeli chodzi o tę nagrodę za 15-0, paczka z 9 walkoutami. Niesamowita historia. Mamy połączenie, mamy, słuchajcie, kartę specjalną. A gdyby tak, coś spektakularnego. Esio. Liga Portugalska i Portugalczyk. Nie wróży mi to jakiegoś spektakularnego trafu, no ale zerknijmy na tę kartę. Bo to będzie Gonzalo, okej. Okay. No gdyby się grał Ligą Portugalską, to nie wygląda on źle. Natomiast no wiadomo, że szału z tym Gonzalo nie zrobimy. Agresja, bo mamy, słuchajcie, paczka za 200 tysięcy końców na nowy event bez karty eventowej. No to chociaż, może jakiś Kilianek? Chyba nie, PS. Będzie Pani Mit. Pani Mit ma 88 overall. Wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie więcej walkout. Oho, czekaj. A gdzie jest ta? Aha, to nie była mi, to w ogóle była Kelly, a Kelly ma 86 overall, okej. Okay. To rozwiązuje zagadkę. Dobra, kolejna paczka z 250 tysięcy i zerknijmy. Mamy oczywiście walkout, jest SP i Szkocja. O nie, chyba 86, więc kurczę, lipa. Plus taki, że ta paka jest wymienna, minus taki, że dobrze wiecie, co się dzieje. Jak jest paczka wymienna, no to nic nie leci. No i teraz jeszcze wymienna paczuszka za 100 tysięcy. Dajcie to w końcu, dajcie te eventy. Jest walkout, to tyle dobrze, że mamy kolejnego weekendowego tutaj grajka. Właściwie to będzie pani prawdopodobnie Swanson czy Rodman? Swanson, dobra. I do tego był Pedri, podwójny walkoutik. I zobaczmy, kolejna paczuszka za 115 tysięcy. I kolejny walkout, okej. Okay. Trochę tymi walkoutami posypało, tym razem bramkarz Premier League, czyli wiemy, mamy dwa tutaj rozwiązania, tym razem to będzie Ederson, już jak widzę po fryzurze, to musi być pan Edersonik i ten Ederson wychodzi razem na podwójnym walkoucie z Osimhenem, 8-7-8-8, sympatycznie, oprócz tych kart w piczkach, moi drodzy, jest Grimaldo na wypożyczenie, pytanie, czy Grimaldo na tej pozycji ma elo, widzowie? Bo jestem ciekawy, czy ten Grimaldo już mógłby być grywalny. No bo jak LO i Bundesliga, no to jeszcze spoko. No i tutaj brąz. Ma elo? Okej. Czyli jeszcze jakby mu się tam dało jakiś cień, kotwicę, to coś z tym Grimaldo by można było kombinować. Jeszcze ma dwa plusy. A my mamy kolejną paczkę za 115 tysięcy. I jakby nie patrzeć, każda paczka specjalna w tym momencie daje walkout. Tylko jest ten jeden problem. Brak karty eventowej. Tutaj Leverkusen, przed chwilą był Grimaldo na wypożyczeniu, teraz będzie jego kolega z drużyny, tak, defensor, no i zobaczymy, co tutaj jeszcze, o. Chyba zawsze sobota o 19 wychodzą paki specjalne nowe na event, więc w razie czego można sobie zostawić. Tutaj będzie pani Irps na walkaucie, więc bez historii.
Irps, Walkout Lukmana i tyle z tej paki. I zobaczmy. Zobaczmy, co nam się tutaj podzieje. SPD, yes! To już wiemy, od razu jest Gana. Jeżeli jest Gana, no to wiadomo, że to musi być SN. SN absolutnie grywalna postać, grywalna persona. Na początku gierki zawsze jest polecany, no i też grany. Jestem ciekawy w sumie, jaka wartość będzie tego SN-a, bo mam wrażenie, że SN może oscylować gdzieś w granicach nawet miliona końców. No ale za momencik się przekonamy, ile warty jest ten SN. 800 tysięcy około. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.